Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia, dzisiaj ze mną Shine Chemicals i ponownie dziwna nazwa, jak z myjni samoobsługowej, EcoScan 350 Pro. Nazwa z kosmosu, produkt, tak jak było widać, piana fajna. Zapach mega słodki, przegięty na maksa, naprawdę mnie osobiście nie usiadł, za słodki, przesłodzony. Ale piana ma pH 13 z groszem, pH 13, tu, tak, pH 13, zresztą producent tutaj, co mi się podoba, nie wymyślają sobie pH z czapy. Jeżeli produkt ma pH 13, jest 13, ale piana, alkaliczna piana myjąca z systemem nabłyszczania samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, czyli myjąca z systemem nabłyszczania.
Więc tak, jeżeli chodzi o to, my cię nie pokazałem, nie wiem dlaczego nie nagrał mi się film, ale niestety piana nie domywa. Nie domywa jakoś cudownie, tak naprawdę ten brud miał może ze 2 tygodnie, jak było widać, nie był jakiś srogi, a na aucie, jak widać, zabezpieczenie całkiem niezłe, świeże produkty. Nie poradził sobie jakieś specjalnie, tak naprawdę powiedziałbym, że zachowuje się jak neutral. Więc stwierdziłem, jeżeli to jest piana nabłyszczająca, sprawdzę w koncentracie. Z PA zarzuciłem koncentrat, zobaczę, może rzeczywiście jakoś nabłyszcza. Fakt, na białym lakierze. Ale okej, okay, no, sprawdzę. Może rzeczywiście poprawi się hydrofobowość, może zmieni tą hydrofobowość. Może ten połysk rzeczywiście będzie taki zauważalny. Zobacz, czy rzeczywiście pianka nabłyszcza. Dla mnie nic nie wniosło. Tak naprawdę hydro się nie zmieniło, połysk się nie zmienił. Fakt, że na białym to słabo widać, ale jak dla mnie żadnych zmian. Więc stwierdziłem, przeskoczę na czarne felgi, na których praktycznie kończy się Bipro Beadwax. Czy rzeczywiście podbije ta piana ten połysk, a może dojdzie jeszcze fajniejsza hydrofobowość. Na czarnym elemencie, czyli na felgach, osobiście też nie widzę żadnej różnicy. Znaczy jest, chyba zabiło mi całkowicie Beadwaxa. Ta hydrofobowość jednak się pogorszyła, więc w koncentracie produkt chyba go dokończył. Osobiście, jak dla mnie, piana z czapy. Nie wiem. Pod żadnym względem mi nie pasuje, tak naprawdę, oprócz gęstości, która przy 1 do 10 jest fajna. Fajna gęstość, całkiem długo siedzi, domywanie moim zdaniem, znaczy domywanie, no zmiękczanie brudu, można ją traktować jako neutral o wysokim pH. pH 13, a moim zdaniem rozmiękczanie brudu, jakby to była neutralna piana, więc tu bez szału, jeżeli chodzi o nabłyszczanie, ja tego nie zauważyłem. Osobiście dla mnie produkt z czapy. Dla mnie produkt nie znajduje tutaj pod żadnym względem zastosowania i jeszcze ten zapach naprawdę jest intensywny. Nie jest to może jakiś taki niemiły zapach, ale męczy. Męczy, także osobiście ja u siebie nie widzę zastosowania dla tej piany. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!